Suwałki oddalają się od chwili, w której liczba ich mieszkańców przekroczy 70 tysięcy. Najbliżej przekroczenia tej granicy byliśmy w 2018 roku. Od tej chwili z roku na rok jest coraz gorzej, choć warunki życia w mieście niewątpliwie się poprawiają. W zmianie tej tendencji nie pomaga starzenie się lokalnej społeczności. O ile w roku 2013 jedynie ponad 14,72% mieszkańców miasta było w wieku poprodukcyjnym, to w roku 2021 odsetek ten wyniósł już 20%. Jednocześnie spada liczba osób w wieku przedprodukcyjnym. W 2013 roku grupa ta stanowiła 19,3% lokalnej społeczności, teraz natomiast jest to niespełna 18,8%. Drastycznie spadła liczba zawieranych małżeństw. Najwięcej w ostatnich latach zawarto ich w 2016 roku – 381. W pierwszym półroczu 2021 roku – zaledwie 106. Od lat nie zmienia się natomiast proporcja między ilością kobiet i mężczyzn. Wciąż na każdych 100 panów przypada w mieście 109 pań. O ile do 2019 roku Suwałki znajdowały się w elitarnej w skali kraju grupie miast o dodatnim przyroście naturalnym, to dwa pandemiczne lata były prawdziwym trzęsieniem ziemi. W 2020 roku zmarły 42 osoby więcej niż się urodziło. W kolejnym roku, tylko w pierwszym półroczu, ta różnica wyniosła aż 35 osób. Ten wskaźnik najlepszy był w 2016 roku, gdy Suwałkom w bilansie zgonów i narodzin przybyło 217 nowych mieszkańców.